Panów i panie, witam widzów przed zbliżającym się dniem Sylwestra, takiego papieża, który wprowadził, można powiedzieć, to święto. Był ważny dla wschodu i dla zachodu. Poświęcona jemu, pochowanemu w Kijowie, w Ławrze Pieciorskiej, jest między innymi cerkiew w centrum Moskwy w stylu nowo, można powiedzieć, europejskim z czasów Katarzyny Wielkiej. Szanowni Państwo, zbliża się następny rok 2022. Trudny rok, złożony rok. Widzimy chaos na świecie, widzimy przebiegunowanie świata, widzimy skupianie się krajów wokół Rosji i Chin, takich jak Malezja, takich jak Indonezja, takich jak Wietnam. Wszędzie pojawiają się ważni dyplomaci rosyjscy. Strona amerykańska, brytyjska robi dobrą minę do złej gry. Ma sytuację trudną. Amerykanie nie posiadają broni naddźwiękowej. To cyrkoń, nowe rakiety rosyjskie, które wylatują na dużą wysokość i z ogromną szybkością spadają do celu, będąc przy tym naprowadzane, czyli inteligentne tak zwane. Mają szybkość około 10 tysięcy km na godzinę i do tego jeszcze manewrują. Jednym słowem, Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, dzisiaj, mamy dzisiaj 30, za chwilę 31 grudnia 2021 roku, będzie rozmawiał z Władimirem Władimirowiczem Putinem. Do końca nie wiemy o czym, natomiast później będzie na poziomie wiceministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej i wojskowych. Poważne konsultacje na terenie Szwajcarii, Unii Europejskiej i inne dotyczące NATO, Europy NATO oraz OBWE, wszystkich poważnych instytucji. Mówi się o powrocie Rosji do rozmów NATO-Europa, czyli NATO, Rosja-Europa, przepraszam. I proszę Państwa, również mamy do czynienia z bardzo poważnymi naciskami na rząd ukraiński, żeby jednak powstrzymywał się o nadmiernej eskalacji konfliktu na Donbasie. Czyli wojny nie będzie, tak uważam, że ja już 55 lat obserwuję świat i analizuję stosunki międzynarodowe i po tym jak Biden sześciokrotnie powiedział, że Chiny są jedne, czyli Tajwan i Chiny to jedno, widać, że ponieważ Indie nie wybrały amerykańskiej drogi, nie dołączyły do antyrosyjsko-chińskiego bloku. Spotkanie państw tak zwanych demokratycznych odbyło się bez głównych graczy. Umowy indyjsko-rosyjskie wojskowe do 2035 roku we własnych walutach, w rupii i w rublach. Tak samo Wietnam, to też jest uzbrojone przez stronę rosyjską. Ogromne kontrakty również dla Rosniftu, takiej firmy wydobywczej ropy i gazu dla dostarczania do Indii, więc nie tylko do federacji, do Chin. Pełne poparcie Chińskiej Republiki Ludowej dla działań powstrzymujących NATO jest jasne. Zostało potwierdzone kolejny raz. Jednym słowem można powiedzieć, że tego najgorszego się nie będziemy na szczęście spodziewali w najbliższym czasie. Co przyniosą następne lata, trudno powiedzieć. Natomiast bardzo trudno jest ślamazarnym, niezorganizowanym, nierozumiejącym wielu geostrategicznych procesów Amerykanów, polityków przypadkowych z Kongresu Amerykańskiego, gdzie panuje chaos i doraźny zysk na kilka miliardów dolarów. Działania sprzeczne, działania, które są niebezpieczne dla państwa amerykańskiego. Biden, który jest starym politykiem, był w Komisji Międzynarodowej Kongresu Amerykańskiego, zaczął naciskać na Kongres. Bo szanowni Państwo, największym problemem po broni jądrowej, użyciu nawet nie jest, są te trzy fale, ale tak zwana zima jądrowa, to znaczy pył, który podniesie się po wybuchu, powstaniu tego grzyba atomowego na świecie, zasłoni słońce i dojdzie do spadku temperatury minus 40-60 stopni i będzie to trwało bardzo długi czas. Wtedy całe życie poza jakimiś glonami zniknie. Czyli tej wojny się wygrać nie da. Tu nie ma szybkiego zwycięstwa, odskoczenia. Tu nie ma kogoś, kogo można wykorzystać. Integracja białorusko-rosyjska się zwiększa.
Wspólne manewry się zwiększają, obroty białorusko-rosyjskie się zwiększyły 2,5-krotnie, w tym przemyśle lotniczym i innych. Przemysł białoruski ma się dobrze. Śladu po opozycji białoruskiej prawie już nie ma. Natomiast wyraźnie widać, że strona amerykańska chce negocjować, ma jakiś pomysł na Ukrainę. My jeszcze bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Ja, proszę Państwa, rozwinę te tematy następnym razem, ale mogę jedno Państwu powiedzieć. Bardzo poważni analitycy wyraźnie zorientowali się nieprzychylni Federacji Rosyjskiej, czy Chinom, czy innym państwom, jako niedemokratycznym, że pałeczka jest po innej stronie niż dotychczas. Można powiedzieć, że strona rosyjska ma bardzo poważne atuty w ręku, i wywiadowcze, i kontrwywiadowcze. Są pan Pantruszew, można powiedzieć, minister spraw wewnętrznych, zajmujący się FSB. Wszędzie w tych krajach, o których wcześniej mówiłem, Malezja, Indonezja, przypominam, Malezja kupowała polską broń w latach 90. na początku 2000. To bardzo szybko rozwijający się kraj, bardzo ciekawy kraj. Te kraje i Wietnam starają się być pod skrzydłami rosyjskimi. Prezydent Władimir Władimirowicz Putin powiedział o bardzo bliskiej współpracy chińsko-rosyjskiej i staniu w jednym froncie przeciwko eskalacji, konfliktowaniu, rozszerzaniu jakichkolwiek paktów anglosaskich, amerykańskich. Sprawa, prawda, tego paktu z Australią. Wyraźnie idą ręka w rękę, wyraźnie jak jeden mur, jak jedna góra, jak stwierdził minister spraw zewnętrznych, minister spraw wojskowych Chińskiej Republiki Ludowej kilka miesięcy temu. To oznacza, że mamy spokój na jakiś czas. Co się wydarzy w Europie, trudno powiedzieć, ale co zrobią pewni, którzy się zbytnio pospieszyli z swoimi myślami, swoimi wywodami politycy, tego nie wiem, dlatego że wykracza to poza ten schemat, których ich uczono, i wyraźnie widać zakłopotanie i wyraźnie widać bardzo dziwne ruchy. No, na przykład takie, że zaczęła się mocno uaktywniać ostatnio pani Clinton, która może zostać, jeśli Bidena nie stanie, czyli nie stanie się, umrze, bo jest człowiekiem około 80 lat, choć chce kandydować w następnych wyborach. Może stać się wiceprezydentem, a wtedy Kamala Harris zostanie prezydentem. No co to oznacza dla Ameryki, szanowni państwo? No jeszcze większe kłopoty niż są. Zielona rewolucja się nie udała. Skończyła się katastrofą. Rozregulowane ceny na gaz doprowadziły do gigantycznych kosztów. I szanowni państwo, na koniec jeszcze państwu powiem. Najtaniej dzisiaj gaz otrzymuje Serbia. Za 270 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Proszę popatrzeć, ile my płacimy. Przez rozchwiane futuresy na giełdzie brytyjskiej, gdzie Polska podobno kupuje gaz ad hoc w ostatniej chwili. No a wiemy doskonale, że Rurociąg Północny 2 w tej chwili technicznie, fizycznie już jest zapełniony. Jest gotowy do eksploatacji. Więc jest tylko kwestia dobrej woli politycznej, żeby Rurociąg Północny, który ma przynieść, zdaje się, 500 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, zdaje się, o ile pamiętam, i ma uratować i spowodował o 300 dolarów od razu obniżkę, proszę państwa, na giełdach światowych ceny gazu. No teraz one znowu podskoczyły, bo Amerykanie i Norwegia i firmy brytyjskie sprzedają gaz do Azji i do Ameryki Południowej. No więc to też jest ważny wątek. No a nasi politycy uparli się już dawno, dawno temu, żeby nie było drugiej nitki gazociągu z Oranienburga, czyli, prawda, polskiego rurociągu z gazem. Proszę państwa, więc mamy tylko jeden rurociąg, to oznacza, że 50% wartości w razie awarii ma firma, która rurociąg Jamel obsługuje, a nie 100%, bo jeżeli mamy dwie nitki, to wartość rośnie na rynku w 100%, jest on pewny, dlatego że nie zdarza się, żeby dwie nitki uległy awarii, żeby gaz z obu nitek nie płynął. Więc to taka mała dygresja. Władimir Putin, oprócz tego, że jest świetnym wywiadowcą, podwywiadowcą, świetnym prezydentem państwa, mówił o geopolityce, mówił o międzynarodowych sprawach, stosunkach, niewiele się tu pomylił ze swoim sztabem,
Jest jeszcze również dobrym znawcą właśnie tych systemów. Tym się bardzo interesował i zawsze robił wrażenie, ponieważ umiał przewidzieć pewne rzeczy i opisać pewne rzeczy. Na tyle, szanowni Państwo, na dzisiaj, ponieważ nie chcę Państwu za dużo mówić o tym, co rozwinę w następnych programach. Czołem Wielkiej Polsce, Słowiańszczyźnie i naszym prawdziwym sojusznikom i proszę o wsparcie, bo moje kłopoty się nie skończyły, ale myślę, że będzie dobrze. No i przede wszystkim, szanowni Państwo, jeszcze raz pokoju, spokoju, dobrobytu, szczęścia i pomyślności w nadchodzącym roku. Dziękuję.